występuję w imieniu Fundacji Dom Rodziny i Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu. To akcja 1%, czyli zachęcamy do przekazywania jednego, po rozliczaniu się z podatku, przekazywania 1% na organizację pozarządową. No, fundacja jest taką właśnie organizacją pożytku publicznego, która w dużej mierze funkcjonuje dzięki takim wolnym datkom i rozliczaniu się z podatku, którego część wraca właśnie do takich organizacji. No, czy myśli pani, że ta akcja dzisiaj przyniesie jakiś rezultat, że rzeczywiście no, ludzie wybiorą państwa akurat stowarzyszenie i przekazują, że ten 1%? No, wykorzystujemy każdą możliwość, każdą okazję do zapromowania się, do rozdania jakichś informacji. Część być może trafi do kieszeni po prostu, część być może zostanie wykorzystana w takim właśnie celu, jakim byśmy sobie życzyli. No niemniej nie uważamy, żeby to było bezcelowe. No, statutowych celi fundacja ma bardzo wiele. Najważniejszy. Działamy na rzecz osób niepełnosprawnych, a więc będzie to w dalszym ciągu prowadzenie niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej, zakładu aktywności zawodowej, warsztatu terapii zajęciowej, środowiskowego domu samopomocy, które są takimi czterema najważniejszymi jednostkami przez nas prowadzonymi i w których osoby niepełnosprawne znajdują pomoc i wsparcie. No, możliwość rehabilitacji, terapii oraz pracy zawodowej. Jesteśmy partnerzami Słupca ZKP Opole Miasto. Przyszli tutaj dzisiejszego dnia razem ze mną przedstawiciele 30 drużyny Straży Karcerskiej Fenix z 15 szczepu Bratnich Ognisk. A dzisiejszego dnia rozdajemy takie oto ulotki z prośbą o przekazanie 1% podatku na właśnie tą drużynę, z której są przedstawiciele. A pieniążki, które dostaniemy z tej akcji, zostaną przekazane na tak naprawdę większość pieniędzy, które otrzymujemy z akcji 1% są przekazywane na nasze akcje programowe. Typu na przykład ta właśnie drużyna w tym roku w maju będzie wyjeżdżała na Intercamp. Jest to taki zlot skautów z różnych krajów do Holandii. I na przykład z poprzedniej akcji z tamtego roku będą mieli też dofinansowywaną część wpłat właśnie z tej akcji.